Dobra, dziewczyny, rozpoczynamy wyzwanie. Ja nacisnę pierwsza. Kocham niebieski, oby ta miłość mnie nie zawiodła. Ciekawe, co mi się trafi. Miranda, bez urazy, ale niebieski cię zawiódł. Coś z tego wiaderka może było kiedyś pyszne, ale teraz... Chociaż może ci się poszczęści i coś jednak wygrzebiesz. Co to ma być? Tak nawiasem mówiąc, nie rzuca się śmieci tam, gdzie ktoś siedzi. To podłe. Fuu, jak śmierdzi. Nie wolno tak robić. Zgodnie z naszymi zasadami można, ale cuchniesz, idę do Emmy. Nie będę wymyślać, wybieram najbardziej intensywny kolor, czerwony. Emmo, intuicja cię nie zawiodła. Kryje się tu coś bardzo fajnego. Co prawda nie smakołyk, nie zabawka, coś jeszcze lepszego. Wow, to pieniądze! Będę bogata! Tak, Emmo, gratulacje! Trafiłaś w 10 w pierwszej rundzie! Ojej, jestem nawet super bogata! Nikt mnie nie przebije! Emma, tak bardzo się cieszę! Milcz! Daj mi się nacieszyć wygraną! Mam teraz kasy jak lodu! Ale mi się poszczęściło. Ile pieniędzy. Rewelacja. Co to za smród? Miranda, ty nadal grzebiesz w tych śmieciach. A co mam robić? Tak w ogóle to udało mi się znaleźć czapeczkę i trochę tiktaków. Mam też przepychacz, który bardzo przypomina mikrofon. La, la, la. Widzę, że dobrze się bawisz, ale jestem zmuszony użyć dezodorantu. Ten okropny zapach bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ej, spadaj stąd! To moje pudełko. Dziewczyny, pora na drugą rundę. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści. Miranda, masz rację. W końcu i do ciebie szczęście się uśmiechnęło. Pyszna impreza. Bułeczki? I co mam z nimi zrobić? Suche nie są zbyt dobre. A kto powiedział, że będą suche? Wjeżdżają kiełbaski. Zestaw na hot doga gotowy. Takie coś to ja rozumiem. Czuję, że czeka mnie zacny obiad. Ale dużo kiełbasek. Ekstra. No to zaczynam. To jeszcze nie wszystko. Hot dog bez sosu nie istnieje. Mam dla ciebie ketchup i musztardę. Ej, hola, hola. Dlaczego wylewasz to na mnie? No dobra, wytrę się bułką. Cały sos trafi do hot dogów. Wielkie dzięki. Dawno nie byłam tak szczęśliwa. Pyszności. Miranda, bardzo się cieszę. Teraz kolejemy. Tym razem nacisnę żółty przycisk. Przypomina mi słońce. To była zła decyzja. Wkopałaś się w stertę śmierdzącej ryby. Jedna rybka? Nie wierzę. Na pewno pojawi się ich więcej. Dobrze, że mam tu parasolkę. Może Emma nie będzie śmierdzieć, ale jej pudło to prawdziwa śmierdząca katastrofa. No i i co dalej? Mam tak siedzieć i gnić razem z tymi rybami? Nie, no mam dla ciebie niespodziankę. Nowego przyjaciela. Nazywa się Puszek. Mam nadzieję, że się dogadacie. Ojej, on chce mnie zjeść. Spadaj stąd. Szczerze mówiąc, jest troszkę narwany, ale na pewno się polubicie. No, jak się masz, Mirando? Świetnie, panie prowadzący. Zostawiłam dla pana hot doga. Wielkie dzięki. Jest bardzo dobry. Wiem, po co ten kot. Zje wszystkie ryby. On zjada ryby, a ja hot doga. Palce lizać. No, która tym razem jako pierwsza wciśnie przycisk? Ja już wybrałam swój kolor. Mam nadzieję, że niebieski mi nie zawiedzie. Pod tym przyciskiem kryje się coś bardzo smacznego i wykwintnego. Makaron z serem. Czuję w powietrzu zapach Włoch. Ale makaron bez dodatków jest bez smaku. Przecież mówiłem, że jest z serem. No teraz to już inna bajka. Obiad jak z prawdziwej restauracji. Jakie pyszne. Myślałaś, że to wszystko? Jesteś w błędzie. Jest jeszcze sos. Mogliśmy się bez niego obejść. Mam całą głowę w keczupie. Wybacz mi, droga Emmo. Nie wiem, co mnie napadło. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła. Ale zupełnie zapomniałem o bazylii. To twój największy błąd. No dobra. Mirando, idę do ciebie. Teraz ty naciśniesz przycisk. Oby też mi się trafiło coś do jedzenia. Umieram z głodu. No i rzeczywiście trafił ci się smakołyk. Włoska pizza. Lepiej być nie mogło. Ojej, uwielbiam pizzę, ale po co nią tak rzucać? Mam w niej całą twarz. Sorry. To było niechcący. Widocznie kiepski ze mnie kucharz. Ale za to niezły prowadzący najśmieszniejszego challenge'u w historii. Dziewczyny, macie jeszcze jedną szansę na super wygraną. I zamierzam ją wykorzystać. Nie zawiedź mnie, czerwony guziku. A jednak klops. Dawno nie robiłem prania. Myślę, że przyszła pora. Co to ma znaczyć? Jakieś brudne koszulki i skarpetki? Okropność! Tylko nie zapomnij o proszku i wodzie, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale ja o tym pamiętam. Ej, co ty wyprawiasz? Chyba nie zamierzasz robić tutaj prania. A jak myślisz? Po co tu przyszedłem? Nie mam czasu na robienie prania w domu. Zatkaj uszy, bo może być nieprzyjemnie. Dodamy wody. Co to ma być? No to zaczynamy. Idealnie, zabawnie i pożytecznie. Mirando, twoja kolej. No dobra. Masz farta, czeka na ciebie ogromny, pyszny i bardzo apetyczny tort. Wyobraź sobie, że masz urodziny. Tylko nie przegap swojej szansy. Łap go! Po raz drugi rzucasz we mnie jedzeniem. Jak ci nie wstyd? Zaraz ci coś pokażę. Trzymaj, sztuczne ognie wprowadzą cię w jeszcze lepszy nastrój. A na koniec mały pokaz fajerwerków. Mirando, jesteś gotowa? Szmarna impreza. Daj spokój! Wyluzuj się! Na pewno nie gorsza niż moja. Zabieraj swoje skarpetki, majtki i koszulki. Teraz są czyste. Ja też. Cześć wszystkim! Obiecuję wam coś ciekawego. Ale najpierw zawołajmy Emmę i Mirandę. Teraz jesteśmy gotowi. Emma, zaczynaj! Okej, zwłaszcza, że już wybrałam odpowiedni przycisk. Wspaniale! Za tym kryje się coś naprawdę gorącego. Ostra papryczka chili. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba, ale niczego nie można zmienić. Wybór został dokonany. Co to jest? O nie! Czy to papryczka chili? Przestań! Nie chciałam tego! Co mam teraz zrobić? Nie wiem. Możesz spróbować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale naprawdę nie ma innych opcji. Kurczę, już czuję, jak robi mi się tu gorąco. To straszne! Ja płonę! Tak czy inaczej, udało ci się. Dobra robota. Miranda, jak się masz? Ja też już wybrałam przycisk. Twoja determinacja mnie cieszy. Myślę, że zasłużyłaś tę nagrodę. A może trochę czekolady? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się powstrzymać. Sprawia, że mam ochotę włożyć ją do ust. Nie zapomniałeś o czymś? A, no tak, nie ma co tracić czasu. Ta czekolada jest twoja. Muszę ją oddać. Auć, moja głowa. Co to jest? Ojej, to czekolada. To miła niespodzianka. Dokonałam właściwego wyboru. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak gorąco. O kurczę, temperatura jest poza skalą. Nawet czekolada zaczyna się topić. Co tu się dzieje? Dobrze by było włączyć klimatyzację. Miranda, zostało jeszcze trochę. To też jest twoje. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak czekolada. Moje oczy. Ja nic nie widzę. Chyba jej się nie spodobało. Mało powiedziane. No ale to nie moja wina. To wszystko wina Emmy. Ona płonie. Trzeba coś zrobić. Ale skąd ja wezmę wodę? Pamiętam, że było tu jakieś wiadro. Jest. Mam nadzieję, że wystarczy, by ugasić pożar. Woda. Nareszcie. Hurra. To takie miłe uczucie. Czuję się teraz o wiele lepiej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Czas na drugą rundę. Miranda, zaczniemy od ciebie. Nie mam nic przeciwko. Gotowe? Twoja odwaga nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Nie wiem, co zrobić z tymi gadżetami. Mam nadzieję, że coś wymyślisz. Ojej, jak dużo rzeczy. Super! Mam tego jeszcze więcej. Rzucaj szybko. Złapię to. Fajnie, to przecież walizka do makijażu. Uwielbiam robić makijaże. Jakie cienie, jakie kolory, niewiarygodne. Czas wziąć pędzel w dłoni, tworzyć. Jestem pewna, że wykonam prawdziwe arcydzieło. Potrzebuję tylko troszeczkę czasu. Nie będę ci przeszkadzać, idę do Emmy. No jak leci? Wszystko jest super. Już się zdecydowałam. Wspaniale, cieszę się, że możemy kontynuować bez opóźnień. W drodze są niesamowicie pyszne lody na patyku. Spodoba ci się? Dlaczego tu jest tak zimno? Co tam jest? To lody? Tak, to lody! Uwielbiam je. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Jestem gotowa zjeść to wszystko. To niewiarygodnie dobre. Dziękuję. Nie mogę się zatrzymać. To jest uzależniające. Fu, Emma, mogłabyś jeść troszeczkę ostrożniej. Mam gdzieś maniery, gdy chodzi o jedzenie. Ojej, kompletnie zamarzłam. Ktoś ma tu kocyk? Włączcie ogrzewanie, proszę. Musi być tu jakiś przycisk, żeby to zrobić. Co ty robisz, Emma? W tym tempie wszystko zepsujesz. Miranda, pospiesz się, pomóż mi. Co się stało? O, suszarka do włosów. Mogę jej pożyczyć? Po co? Wszystkie pytania później. Teraz muszę rozgrzać Emmę. O, znowu mogę się ruszać. To wspaniałe, dziękuję bardzo. Tylko moje lody się roztopiły. O nie, co za porażka. Jesteś niemożliwa, Emma. Zawsze myślisz o jedzeniu. Może w końcu oddasz mi suszarkę do włosów? Widzę, że jesteś gotowa na kolejną rundę. Nie zwlekajmy. Naciskam guzik. No to jedziemy. Jak chcesz, Miranda. Nie będę się kłócić. Zanim zaczniemy, musimy założyć nasze kombinezony ochronne. Trzymaj, przyda ci się. No dobra, skoro tak mówisz. Wspaniale. Teraz możemy zaczynać. Te cegły są takie ciężkie, ledwo mogę je podnieść. Auć! To bolało, co to? Przepraszam, przypadkowo upuściłem jedną cegłę. Teraz łap wszystkie pozostałe. To boli, przestań! Przed oczami wirują mi gwiazdy. Wszystko pływa. Cegły? Po co mi tyle cegieł? Jeśli weźmiesz cement i kielnie, możesz coś zbudować. Sama zdecyduj co. Nie będę cię ograniczał. Ale ja nigdy niczego nie budowałam. Nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No nie wygląda to dobrze. Mam jednak okazję popisać się moją bogatą wyobraźnią. Zróbmy to. Jestem pewna, że wyjdzie mi okazała konstrukcja. Zacznę tutaj. Świetnie, to bardzo ekscytujące. Nie miałam pojęcia jak bardzo. Mam już całą ścianę. No nie miałem wątpliwości, że potrafisz to zrobić. Muszę już iść. Naprawdę nadeszła moja kolej? Jak szybko. Dobra, nacisnę ten przycisk. Świetna robota, Emma. Ja też mam dla ciebie coś ciekawego. Podjedź bliżej, szybciej, no i rozładunek naprzód. Co to jest? To nie jest zbyt miłe uczucie. Mam wrażenie, że pod koszulką mam tonę piasku. Rozładunek zakończony. Do widzenia. Pozostało tylko oddać Emmie jej narzędzia i mój obowiązek został spełniony. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Zaraz sama się zorientujesz. Trzymaj. Przecież to zabawki dla dzieci. A, rozumiem. Mam się bawić w piaskownicy. Dzięki. Myślę, że będzie to świetna zabawa. Widzę, że ci się podoba. O tak, zobacz jak fajnie mi wychodzi. Wow, zbudowałaś zamek. Wygląda niesamowicie. A co to jest? Co sądzicie o mojej budowli? Starałam się jak mogłam. Chcę się jej przyjrzeć z bliska. Dobra, skończyłam. Wydaje mi się, że jedna cegła jest nie na miejscu. Poprawię ją. Co ty zrobiłeś? Zaraz wszystko się zawali. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Dziękuję. Wyszło niezręcznie. Jak tu pięknie. Ciekawe, gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację. Ja mam truskawki. Wow, są takie dojrzałe. Jeszcze jak. Szczęścia raz ciebie. Raz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny lizak. Chwileczkę, co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że Emma nic nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę. Nie no, ja też chcę spróbować. Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak, Miranda. To moje owoce i ja będę je jadła. Jak apetycznie to wygląda. Mimo wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne. Dlaczego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się. Otwórz usta. Ale ja nie chcę tego jeść. Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma. Fu, nie mogę na to patrzeć. Zjadłaś go do końca? Ale tam był karaluch. O nie, zupełnie o tym zapomniałam. Jest w mojej buzi. To obrzydliwe. On chyba nadal żyje. To straszne. Karaluch biegnie w moją stronę. Co robić? Masz. Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał. Emma, chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest! Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas. Chyba czysto. Nigdzie go nie ma. Wyciągasz pochopne wnioski. Jest na twojej głowie. O nie, tylko nie to. Uratuję cię, Emma, trzymaj się! Mam ogromnego kapcia! Aj, jak to boli! Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie! Ja otwieram pierwsza. Malutki sedes? Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu! Super! Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet. Czas coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Może od tego oka. Co robisz, Emma? Przestań zajmować się bzdurami. Daj spokój, nie marudź. To jest super. Takie pyszne. Chcę kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie. Jestem zachwycona. Teraz na pewno nic mnie nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną? Nie mam mowy, sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna, Emma. Twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Skoro skończyłeś, to moja kolej. Ojej, tu są dwa lizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim lizakiem. To dla mnie szansa. Co ty robisz, Emma? To mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać. Wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona. Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co tu wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość, nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa Fanta, rewelacja. Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko. O nie, złamałam paznokieć. Biedactwo. Daj ci pomogę. Mam spore doświadczenie w otwieraniu Fanty. Widzisz? Wszystko się udało. Pachnie naprawdę pięknie. Nawet sama chciałabym spróbować. Nie ma mowy, daj mi to moja Fanta. Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O tak, to jest wspaniałe. Mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania. Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie. Jakie orzeźwiające. Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz? To dziwne, dlaczego Fanta nie płynie? O, cześć Miranda. Jak leci? Mam już dość tych twoich wybryków. Mam nadzieję, że Fanta pomoże mi się od tego odciąć. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Przestań się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza, jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem, może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A tak, prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia. Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. To przecież super. Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie. Wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może mnie poczęstujesz? Przykro mi, ale sama nie odmówię sobie dokładki. To jest takie kwaśne. Ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je zjem. Opakowanie jest puste? Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać. I teraz tego żałuję. Potrzebuję natychmiast jakiejś osłony. Jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść. Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy. Zaczynasz ty. Wow, pop candy ze strzykawką i syropem. Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie. A zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Pozwól mi zacząć. Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam. Świetnie, to słodki syrop. A teraz otworzę pop candy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask, to niewiarygodne. Emma, przestań wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale. Nie potrafię opisać słowami, jakie to uczucie. Chcę więcej. Tak, fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt. Spójrz, Emma. Chyba czas cię zgasić. Trzyma się Miranda. Mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję, Emma, w samą porę. Teraz twoja kolej, by jeść. Szkoda, że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry nachos. Biedna Emma, współczuję ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie. Pożar! Ja płonę! Pomóż mi, Miranda! O nie, tylko nie to! Nie patrz w moim kierunku! Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę! O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj przewróciłaś mnie! I nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie.